Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z XCOM Chimera Squad. Kochani, idziemy na zapasy żywności. Tak, mamy anarchię, co prawda tutaj może będzie jakaś misja do tego. Niedługo powinien wyjść niesamowity... jak masz na imię? Zapomniałem. Jak się nazywasz, mój miły? Axiomat, dokładnie tak. Axiomat sobie niedługo wyjdzie z akcji, tam także spadnie nam. Za dwie tury będzie można też obniżyć o jeden. I będzie spoczko, chyba. Mam nadzieję, że zdążymy. Tu na pewno spadnie, minus 2, dostaniemy trochę kasy. Mamy sporo wywiadu. Zastanawiam się, czy coś tu nie kupić. Wiem, że to sprawdzałem ostatnio i nic nie kupiłem, więc pewnie nic nie kupię. Prędka jest dostępna, ale wydaje mi się, że ta ekipa będzie całkiem niezła. Co prawda można by zamienić... Kurde... wiecie co? Zamienimy go. Zmienimy na tego. Na cherubina. Tak, cherubin. Tu. Tu natomiast będzie prędka. Albo rant. No. Czy ja mogę tutaj to kliknąć? Tak jak powinno być? Mogę. Dobra. Także klikamy tu, klikamy tam. Tyryryryryry. Tutaj mamy tego pistolecik. Bezkresna zwięzłość, doskonały większy magazynek, zaawansowana kolba, miękki spust, system celowniczy. Byłoby dobre. Wiecie co, weźmiemy szybką reakcję, to na pewno. I system celowniczy weźmiemy. Jeżeli będziemy do kogoś strzelać, to potem ta osoba będzie miała łatwiej trafić w tego samego wroga. Pierwszy będzie niecelny i dobrze. Plaster medyczny jak najbardziej się przyda. Pocisk jadowy myślę, że może być spoczko. I weźmiemy sobie na apteczkę z tego względu, że nie będziemy mieć tutaj... Nie, mamy szprycę, to momento. To nie chcę. Na apteczki weźmy sobie granat plazmowy. Turururururu, wszystko jest, go. No, zobaczymy, jak nam pójdzie. Myślę, że zbliżamy się do końca tej serii. Ta stacja uzdatniania wody ma kluczowe znaczenie. Fajnie, fajnie. Trudno powiedzieć, dlaczego Święty Zwój chce dokonać tam sabotażu. Classic farms are more horizontal. Crops for acres. Those horizontal farm buildings must have been immense. Budynki farm. Nie było budynków, dokładnie. Wszystko rosło pod gołym niebem. No, było dziwnie. W tamtych czasach, pamiętacie? Jeszcze Farming Simulator 19 był. Obrażenia krytyczne. Dobrze. Otrzymują na czas starcia plus 1 do pancerza. Na czas starcia. To jest dobre. Wrogowie zadają o 1 mniej. Dobra, wejdź cherubinku. Szpryca masz, analizator. Ile mamy w ogóle? Dwa spotkania mamy, dobra. I zefirka, go. No i jak trafimy, kurczę, tą matką chrzestną, to zadamy obrażenia krytyczne, o ile w cokolwiek trafimy. Obrońca. No, ciekawostka. Ulela. A zobaczcie, kurde, mamy małe szanse tutaj na trafienie. No tu jak trafimy, w ogóle jest szansa 75, na trafienie krytyczne to jest stówka. 5 plus 7. Wiecie co, zaryzykuję na obrońcę jednak. Traf. Kurde. Famać. Falanga. Androida. Tamtego mecha. Ładnie. Tu mam przeciwpancerne. Pobiegniemy sobie do tego androida. Skończmy z nim. Będzie z bani. Odporność, odporność, pudło, pudło. Bardzo dobrze. Pierwszy strzał reakcji jest niecelny. To jest komandos. Dobrze, ten przynajmniej odpadł. Alarm, alarm, alarm. Zaskoczony. Spowicie. Więc to tak. Namierz komputer sterujący. Zatrzymaj porywacza. Dobra. Zatem, matko chrzestno. Co ty możesz zrobić? Tu masz obrońcę. Wiecie co? Mam w sumie tutaj parę strzałów, mógłbym je użyć. Próbujemy tego obrońcę wyeliminować. Bo on będzie tarczował wszystkich innych, więc jak najbardziej myślę, że to jest dobry pomysł. Pięknie.
I to tyle. Komandos idzie tu. Będzie próbował... Zefirkę za dwójkę. Mamy dwa pancerza. Tyle dobrze. A właśnie, bo mamy dodatkowy pancerz tutaj dzięki temu. Można by próbować mecha, słuchajcie, wachlarzem ognia. I wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Tylko damy osłonę kinetyczną właśnie Zefirce, bo ona będzie gdzieś tam biegała, potem napierniczała. Plus 15 do celności oraz wachlarz ognia. Myślę, że tak. Pudło. Zajebiście. To był strzał ostrzegawczy. Super. Mech rakietkami tu walnie. Właśnie nie wiem tak naprawdę, co mech robi, bo zawsze go w pierwszej turze wyeliminowałem. Więc... Tak, wygląda to na rakietki. Jak to wybuchnie wszystko. Pancerz, zerwanie. Ojojoj. Dobra. Myślę, że współpracę damy jednak Matce Chrzestnej, bo ona ma dobrą celność tu i nie tylko. I spróbujmy wyeliminować tego mecha. Pociski przeciwpancerne. Nie chciałbym więcej robić akcji tutaj dziwnych. Widzimy tylko wieżyczkę. Mógłbym przygwoździć rozrywacza. Kurde. Bo nie pójdę stąd nigdy. Nigdzie. Więc mógłbym ewentualnie dać osłonę. Chociaż ty masz już osłonę. Wiesz co, sobie może weź. Tak, wiem, że tutaj są radni ludzie. Nie, Herubinowi daję. W sumie dobrze, bo chciałem albo Herubinowi, albo tu. Warta bezpośrednia. Nie wiem, jak tu będzie sytuacja wyglądała. Tu wieżyczka napiernicza. I tu. Tam gościu będzie napierdzielał. Czy ja mogę jakoś dobiec tak sensownie, żeby go pierdyknąć? W sumie mamy kontrolę tłumu, ale... Ale to się nie uda nigdzie nic zrobić z tym sensownego. Tego komandosa, wiem. Podbiegniemy do czyściciela. Spróbuję go jakoś obezwładnić. Jednostka jest spowita na moment. Zatrzymanie, czyli gościu nigdzie nie pójdzie. Mamy tarczę oczywiście, plus 2T. Więc tyle dobrze. I tyle. Właśnie nie wiem, jak z paradą, z tarczą, z wszystkim. Okej. Okay. Palimy się, ale nie palimy się za... Aha, czyli to wszystko leci. No dobra. Myślałem, że dostanie jeszcze kopniaka, ale nie. Tu trzeba będzie przeładować. Reload. Bo komputer jest tak naprawdę gdzie? Tu, wiecie co? Podbiegniemy sobie tu, run and gunem. Ten mech raczej nie powinien wybuchnąć jakoś spektakularnie. Giń. Co ja mógłbym go z tego dziabnąć? Z pałki. Ale jednak nie. Spowicie. No dobra. Zatem. Podejdźmy sobie tu. Rubinkiem. Masz doładowanie. Mamy granat plazmowy. Granat plazmowy, a nie zadziała tak jakbym chciał, więc może nie. Osłonę kinetyczną damy Zefirce, bo ona tutaj będzie czyściła, mam nadzieję. Plus 15 do celności i to tyle. Szprycę natomiast. Pytanie, czy Gremlin... kurde. Czy Gremlin usuwa... palenie się. Znaczy tego nie będę na razie sprawdzał. Wow! Tyle dobrze. Druga wieżyczka. Właśnie nie wiem, czy jak wieżyczka zostanie. No, to był dobry pomysł. Właśnie, pytanie, czy ty możesz bić w tym stanie palącym się, czy nie? Możesz. Dobra. Damy go z tej strony. Ogłuszony, super. Wiesz co, moja miła. Ty może ucieknij gdzieś w jakieś miejsce sensowne, może tu. Ja wiem, że ona się pali, także ją potem ugasimy. Dobra. Czyścimy dalej.
Cherubinku, wiadomo tu. Pudło, ale powinien być oznaczony, gościu, nie? Czy nie? Czy jak trafię dopiero? Nie widzę, powiem szczerze. Tak. Zobaczymy, czy można ugasić. Już się nie pali, czy coś? Nie. W sumie jest napisane, że się... Nie widać, żeby się paliło. Nie, już się nie pali, dobra. Ten. Wieżyczkę będzie widać stąd. Więc sobie szybko tutaj... Cykniemy to. No i dobra, Cyfirko, wiesz co? Zrobimy żniwia... Chociaż nie, bo to będzie przydatne później. Nie będę żniwiarza używał, bo mamy jeszcze jedno spotkanie. Gościu ziabnięty. Mamy impet. Nie, w sumie wieżyczka, słuchajcie. Dobra, pójdźmy tu. Za pełną osłonę. Ty moja miła musisz przeładować. I podbiegnij tu. Cherubin. Tu osłonę kinetyczną. Może tu? Żeby widzieć wieżyczkę i strzelić w następnej turze. Mógłbym w sumie dać współpracę Matce Chrzestnej, bo ona też ma całkiem niezłe te obrażenia tutaj. Dobra. Przeciwpancernej w ogóle i... Aha, i nie mogę. Myślałem, że widziałem tę wieżyczkę i co z nią się stało? Tu jesteśmy zregenerowani. Może Matce Chrzestnej damy odporność. Tutaj mamy 3 punkty pancerza, tutaj nie mamy w ogóle, tu jeden, więc... No właśnie. Zobaczymy, kto będzie celem. No, to był dobry pomysł. No, git. Dobra. Także wyszło to całkiem nieźle. O, spiąchy w wieżyczkę, słuchajcie. Nam już komputer sterujący. I gdzie ten komputer? Pewnie w następnym pomieszczeniu, nie? Sporo tam tur spędzicie. Więc uważajcie, gdzie strzelacie. Zawsze uważamy. No, prawie zawsze. Wydaje mi się, że tędy będzie można przejść. Boczne okno. Tędy 3 mobilności na turę. 3 mobilności na turę i wrogowie są trudniejsi do trafienia. No to w sumie nie ma znaczenia. Matka Chrzestna. Potem będzie chyba Cherubin. Ma Cherubin coś? Plaster medyczny nie masz. Potrzeby. Szpryca. Analizator celu już użyliśmy. I Zefirka. Pytanie, czy Zefirka nie ma jakiś... Nie, nie ma. Mamy bombę błyskową, więc w sumie mogłaby wyjść Cherubinka, potem Matka Chrzestna z bombą błyskową i resztą. Go! Tam Chryzalit jest. Po lewej chyba jest Andromedon. Falangi nie mam. Dobra. Próbujmy tego trafić. Tu atak alfa zrobimy. Pytanie, czy komandosa... Chyba tak. Żeby odpadł. Chryzalida. Przeciwpancerne. Tam jest Andromedon, ale Andromedona wolałbym nie ruszać. Drugi Andromedon. Gdzie co? Spróbujemy tego Chryzalida dokończyć. Będzie tyle. Tam jest ktoś zaskoczony. Au. Ała. No dobra, ale tragedii nie ma. A tam jest jeszcze, kurde, android. Wydaje mi się, że mniej życia mają, nie? Wrogowie. Jest komputer. Oczyść farmę. Dobra, tam jest mech, Andromedon, tam jest chryzalit, android i chryzalit. Łe! Dobra, tragedii nie ma. Także jakieś plazmówki można by gdzieś uskutecznić, ale nie wiem gdzie i po co. Gdzie i którędy.
Damy osłonę zefirce, bo ona będzie gdzieś stała na środku pewnie. I spróbujemy tego chryzalida. Ja wiem, że tam coś jeszcze do trafienia było. Jakaś rura właśnie tu. Ale, dobra. Dodatkowy czas potrzebujemy. Nie ma co zastanawiać. Właśnie pytanie, czy jak tu podbiegnę Ranenganem. Właściwie to moment. 53%. Spróbujmy raz strzelić. Może trafimy i zabijemy. Mhm. I będzie można Ranenganować. Aż tu. Chcę być za pełną osłoną. Mimo tego, że oni mogą przejść i tak dalej, ale może im to wybijemy z głowy. Połączymy siłę z zefirką. For free. A, dobra. To nie. Tylko, że zabije cywila, więc nie. Mamy przeciwpancerne, nie? Więc spoko. Mamy jeszcze jedną akcję. Giń. Nie no, wolę dostać pojedynczym strzałem od Andromedona niż wieżyczkami. To powinna być twoja zdobycz, mówisz. Dobra. Czekaj, moment. Andromedon jest po tamtej stronie, więc ja będę chciał być po tej. Zatrzymany, czyli nigdzie nie ucieknie. Więc ja mógłbym w tym momencie uciec bardziej tu. Tu jest chryzalid, ale mam nadzieję, że nie da rady. Będzie mógł strzelać stąd tylko. Rubinka pudło dobrze. Potem jest matka chrzestna, która nie ma już nabojów. Andromedon. Mógłbym w sumie przewietrzyć go. Ale on tu idzie. Po co ty tu idziesz? A myślałem, że mamy jakiś taki... No właśnie to. Wow, ale zobaczcie, kurde, 6 obrażeń, spoko. Dobra, git. Leczymy. Induktor mobilności damy. Łap. Dobra, powinniśmy mieć jeszcze jeden strzał. Mam apteczkę w razie czego. Tak, mamy jeszcze jeden strzał. No może i nie. What? Moment. Czemu jest szpryca pokazana? A mam zaznaczoną tą? No dobra. Whatever. Rubin. Nie, Rubin, tylko ta. On żyje w ogóle? Tu jest blokada. Oczywiście mamy osłonę kinetyczną. Chyba nie działa wtedy ta trucizna, nie? Chyba nie. Dobra. Herubinku. Tak, zabiliśmy tego Andromedona, całe szczęście. A, bo ty masz jeszcze osłonę? Nie. Dobra, szpyca. Ty będziesz najbliżej, więc uważaj. Ładnie. To co prawda zniszczone, ale nie szkodzi. Czy my go zabijemy? On tam ma autodestrukcję, więc wolałbym go chyba nie dziabać. Ten jest zatrzymany, więc spadamy stąd. Tylko nie wiem jeszcze gdzie. Tu podejdzie i mnie zniszczy. Dobra, schowajmy się tam. Ten to będzie się autodestruktował, ale jeszcze nie zdąży. Dobrze. Nie wiem, czy mamy tutaj jakieś te... Zregenerowano. Czemu? Aha. Czemu nie mogę strzelać? No bo nie mogę. 51%, no ale... Ale wystarczyło, żeby trafić. Komputer żyje. Tam nie potrzebujemy. Tutaj chryzalid. Go, go, go. Strzelando i kończando. Super! Mega łatwo. Nie tak łatwo. Zbliżają się posiłki, słuchajcie. Pozostałe fale chroń. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Gdzie oni będą szli? Stąd mogą przyjść i z tyłu mogą przyjść. Z trzech miejsc. To wolałbym się gdzieś schować, przynajmniej za jakąś połowiczną osłonę z dwóch stron, więc będzie git. Zrobimy sobie Overwatcha w tamtym kierunku.
Zefirka natomiast, bo oni przyjdą przez bramę tędy, więc chodź tu. Tu jest taka brama, nie wiem czy widać. Inny kolor jest. W sumie dobrze, że mam Reapera i tak dalej. Przygotowanie zrobimy. Brona unik. Tu zrobimy sobie... Schowando. Dobra, Andromedon. Idzie. Uwaga. Hello. Blokada. No, przynajmniej dwójkę dostał za darmo, nie? A ten też. Ciach, za czwórkę. No, to był dobry pomysł tutaj. Drugi oddech, wiecie co? Damy współpracę Zefirce. Niech ona kontrolę tłumu tutaj zrobi, mam nadzieję, że to się uda. Udało się, nawet tu. Ten zabity, ten zdezorientowany, tyle dobrze. Impet. Mamy rozrywające, więc to jest spoko. Zefirka, hops. Plus broń zablokowana, natomiast on może pierdyknąć z tego, nie? Z piąchy. Ale to nie szkodzi. Dobra. Osłona kinetyczna. Wydaje mi się, że matce chrzestnej jednak. Dodatkowo tego Andromedona niszczymy. Wiecie co? A tak, muszę go ten. Ciepniemy go. Ojojoj. Możesz zmienić pozycję. Bo mi niewygodnie na górze. Dobra, tutaj oczywiście sobie przeładujemy. I zrobimy nadal Overwatcha, bo wydaje mi się, że ktoś przyjdzie stąd. Andromedo. Zobaczcie, że jeszcze posiłki idą. Surprise, motherfucker! No! Zastrzel, dobrze. Dobrze, dobrze. Te Andromedony trzeba będzie zniszczyć w pierwszej kolejności. Gościu idzie kolejny. Ty jesteś kim? Nie wiem, ale ma jakieś to znaczenie specjalne. Andromedona. Czy ktoś jest ranny w ogóle? Szpryca jest ranna. Wiecie co? Przygwoździmy tego. Aj. No trudno. Myślałem, że przygwożdżenie nie kosztuje mnie punktów tego. Niedobrze. Kontrola tłumu. Nie dobiegnę tam. Mamy granat zdrady natomiast. Mógłbym w sumie rzucić granat zdrady tutaj i zostawić tego Andromedona w spokoju. I tak zrobimy. Op. Opa. Plum. Dobra. Idź tam zdradzaj. Zrobimy sobie sprint tu. Ja wiem, że z tyłu jeszcze ktoś idzie. Ale na razie tutaj mamy większe problemy. Nie wiem, co ona odpiernicza. Matce chrzestnej damy. Osłonkę. Grenade plazmowy raczej nie. Tylko widać tego. Wolałbym go nie ruszać. Oni będą próbowali tutaj zniszczyć komputer, rozumiem, tak? No, strzel! No właśnie, dlatego osłonę kinetyczną dałem, bo tutaj wiedziałem, że tu będzie jakaś tragedia za chwilę. Nie strzelasz? No. Dobrze. I teraz, moja miła, masz jeszcze jeden nabój. W sumie mógłbym strzelić. Wtedy go zabijemy. Chciałbym przeładować. Albo strzelić w biegu i przeładować. Bo jakbym strzelił w biegu, bym podbiegł tu na przykład i przeładował, to jak goście będą chcieli iść do nas, to dostaną znowu z bliskiej odległości, nie? Specjalista od walki bezpośredniej. Tego się nie spodziewałem, powiem szczerze. Tylu Andromedonów w tym miejscu. Ale mamy naszego Andromedona. Więc tyle dobrze. Drugi oddech nie potrzebujemy. Grad pocisków nie potrzebujemy. Ochronę. Myślę, że tak. Tylko komu?
Potem jest Zefirka. I Zefirka będzie stała w miejscu, ale to bez sensu. Dobra, Herubinowi. O, to zawsze jest do celności i do nie tylko. Chyba. To jest ten Andromedon. Ale to chyba nie. Chyba Komandosa spróbujemy. Żeby jak podbiegnie do Matki Chrzestnej, to ją załatwi. Tu wiadomo... Kurde, nie zrobię tego tak, żeby to było mądre. Zrobimy natomiast tutaj akcję. Dobra, ten Komandos nara. Mamy impet. Odpalimy sobie impet. Obłąkanie usunięte, to niedobrze, bo ten granat zdrady w takim układzie tak zwanej dupy... Ulala! Oj, oj! Dobrze, że mieliśmy osłonę w ogóle jeszcze. No, ale ten komputer wcale nie ma tak dużo, kurde, tego. Oła. Oła. No. Oła. Oła jak nic. Dobra, chcecie, kurde, obrzucać się plazmowymi granatami? Bardzo proszę. Plus zerwanie, plus osłona kinetyczna dla ciebie, bo stoi jak dureń. Plus mamy dostępną akcję. No, spróbujemy z tego z tyłu. Za czwórkę. I potem wjedziemy tutaj może ze Zefirką. Bo chyba rozumiem, że napierdziela w czujnik gościu, który ma najwięcej... ładnie. Który jest zaznaczony, nie? Że będzie napierdzielał. Dobrze. Czy co, po prostu podbiegniemy tu. Będziemy napierniczać. Dobrze, że nie... Dobrze, że mieliśmy ten kolbę. No, tu się trzeba będzie uleczyć. Pytanie, czy jak stoję w tym miejscu... ochronę, no... się oczyszczę stąd, nie? Znaczy z tego szlamu kwasu. Tak, wyleczono 4 PZ, dostępne jedne akcje. Można by współpracę dać. Zefirce i tak damy, żeby ona tam podbiegła. Bo żadne posiłki nie przychodzą. Dobra, podbiegniemy tu. I teraz Zefirka ma własną akcję. Tu jest 100% na trafienie. Tu mamy Komandosa. I w tego Komandosa chyba na początku. Zawsze będę mógł go dobić potem. Zdezorientowany. Dobra. Okej. Okay. Okej. Plus dostał z buta. Bardzo się cieszę. To boli, ale już oparzenie nie, już chyba nie jest oparzony kwasem. Tak, dobrze. Leczymy się na apteczką, bo mamy ją darmową. 6 PZ-ów. Damy osłonę kinetyczną szprycy jednak. Bo nie będę chciał stąd pójść, bo się oparzę znowu, nie? Więc raczej będę musiał napierniczać tak, jak jestem. W tego Andromedona. No, niestety małe te obrażenia są. Ale... lepsze takie niż żadne. Pięknie. Właśnie dlatego szprycy chciałem dać ten, osłonkę. Właśnie dlatego. Bo on w ogóle tutaj ten kwas roz... Co tu się dzieje? Ajajaj. Przyciski przeciwpancerne, pudło i teraz... Znaczy, aha, bo on jest jeszcze w tym stadium... człowieczym, że tak powiem. Oj, oj. Wiem, że mówię oj, oj, i tragedia, i wszystko naraz, i masakra. Co chwila. No ale tak nie jest. Nie jest oj, oj. Wiesz co? Można by go przygwoździć, ale wtedy stracimy wszystko chyba. Mamy rozerwanie, ale gościu nie ma z pancerza. Tamten też nie. Dobra, więc bez sensu jest nie użyć. Osłony.
i po prostu próbować go zastrzelić. Zefirka. Zefirka niech tutaj napierdziela faktycznie tego. Miażdżący cios. Cherubin już może podejść kawałeczek. Podejdzie, znaczy w sumie nie ma znaczenia to. Tak. Nie mam pocisków, więc będę musiał go doładować ciosem. Nieprzytomny. Super. Tu blokada i tak dalej. I parady. No i tyle. Dziękuję, dobranoc. Pięknie, pięknie. Dobra ekipa, muszę powiedzieć. No. 20 punktów za jednego tego pojmanego. Fajnie, fajnie, wycofany. Git! Udało się. Bardzo się cieszę. Z takiego rozwiązania sytuacji. No, Cherubin, powiem szczerze, jest spoko. Niepokoje, dobrze, dobrze. Niepokoje wzrosły. Zarządzanie kryzysowe bardzo dobrze. Jest wtorek. Sanktuarium Andromedonów miasta 31. Przesłało podziękowania. Dobra. I tu będzie chyba dalsza akcja. Zaufanie osiągnęło najniższy poziom. A. Reperkusje. No dobra, czyli będzie jeszcze jedna. Straciliśmy katedrę Świętego Zwoju. Jest dosłownie pod ziemią. Pobiera olbrzymie ilości energii z miejskiej sieci. Przestali się ukrywać. Cokolwiek zasilają, musimy to wyłączyć. Dobrze. Za 3 dni nie, to jest od razu. Tak, mógłbym tam pójść? Tak, mógłbym tam pójść. Anarchia w mieście minus 3. To będzie chyba ostatnia misja, kochani, ale właśnie o to chodzi, że mamy Cherubina. Na to liczyłem, że jednak wbije ten poziom. I masz ostatni. Doładowanie. Wydaje wszystkie ładunki i zwiększa obrażenia zadawane przez broń główną sojuszników oraz wszyscy wrogowie zostają oznaczeni przy pomocy holograficznego celowania. Czas trwania wydłuży się za każdy wydany ładunek. Spoko. Tylko nie bardzo rozumiem... Aha, za każdy ładunek to będzie pewnie każdy punkt więcej, nie? Ale muszę powiedzieć, że spoko. Wydaje mi się, że aksjomat tutaj nie bardzo by się nadał na tę misję. Na tę ostatnią, bo tutaj potrzebujemy bardziej... Iść tam z powrotem, nie wiem jak to długo będzie trwało jeszcze, ale... TTT, szkolenie zakończone, tyle dobrze. Może prędkę damy. No, a prędka nie ma nic. Ty masz coś ciekawego? Nie. Matka chrzestna, bla 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 bla. Rand w montowni. Smagnięcie umysłu. To jest 5. W sumie ranta. Tylko rand mi. Wiecie co, powiem szczerze, że to co mamy teraz, to jest dobra ekipa. Bardzo dobra ekipa, bo się mocno dajemy w defa, nie? W support def oraz mamy DPS-ów dwóch. Muszę powiedzieć, że całkiem nieźle to wygląda. Przejęcie władzy raczej tego nie robimy. Niezbędny personel, bo to są tylko anarchie, anarchie. To jest jakieś coś. Karabin szturmowej picki, słuchajcie, ale nie potrzebujemy go, nikt nie korzysta. No, wydaje mi się, że to będzie ostatnia misja. Nie mam pojęcia, że tak będzie faktycznie, ale wydaje mi się, że tak. Katedrę, no. Anarchia w mieście minus 3. Wydaje mi się, że tak. Bo niepokoje, ale anarchia w mieście minus 3. I ty poszedłeś na minus 3, to będzie do zera. Spoko. No wiadomo, że tutaj nam rośnie co chwila. I tak, kochani, na tym zakończymy ten odcinek. Także w następnym odcinku, o ile to jest ostatnia misja, to będzie koniec. XCOM Chimera Squad i muszę powiedzieć, że spoko. Spoko. Ale to będę opowiadał o moich wrażeniach właśnie pod koniec tego przyszłego odcinka. Dzięki. Papa.